mi pisze to ustawodawca, że mam to zrobić, ja oczywiście tego nie robię. Bo dlaczego mam 5 zł wydawać na znaczki pocztowe i czas poświęcać na pierdoły? No przecież mi nic za to nie grozi. Dobra, zaczynamy. Panie prezesie, pan Serwisz Isaryk w wyniku dość różnych interpretacji tego samego przepisu prawa przez prokuraturę i policję zmuszony będzie do stawania przed sądem karnym. Czy wiele rejestruje pan takich przypadków w swojej działalności? No akurat tak się składa, że sprawę pana Siergieja znam, a jeżeli chodzi o ile takich przypadków, różnego typu przypadków związanych z interpretacją, ale tak w cudzysłowie mówiąc, interpretacją prawa, szczególnie przez funkcjonariuszy policji i prokuratorów, no to są dziesiątki spraw. Sprawa Siergieja jest jedną z dziesiątek spraw, które na co dzień odbywają się w Polsce, gdzie kieruje się sprawy, akty oskarżenia do sądów. Policja, prokuratura kieruje, znaczy prokuratura kieruje takie akty oskarżenia, no bezkrytycznie wsłuchując się w opinię funkcjonariuszy policji. Nie dokonując analizy krytycznej obowiązującego stanu prawnego, tylko bezkrytycznie przekazuje to organom sądowym. W mojej ocenie jest to pójście na łatwiznę, tak już mówiąc w skrócie, dlaczego ja mam rozstrzygać sprawę, którą można w jakiś sposób interpretować, niech się zajmie tym sąd. No i taka jest postawa prokuratury i taka jest postawa prokuratury w dziesiątkach spraw. Dziesiątka spraw, kiedy prokuratura nie chce samoistnie podjąć decyzji o umorzeniu postępowania, o odmowie wszczęcia dochodzenia. Nie, po prostu prokuratura dochodzi do wniosku, że w takich sprawach, jeżeli jest to kontrowersyjne, oddajemy do sądu, niech się sąd martwi. Nie zbieramy materiału dowodowego, niech się zajmie tym sąd. I taka jest postawa prokuratury. Czy miał pan przypadki, że obywatel innego kraju, mając pozwolenie na broń w swoim kraju, mógł korzystać z broni użyczonej, czy to sportowej, czy myśliwskiej, tu na terenie Polski? Ja nie znam przypadków ewentualnie dotyczących, tak jak w przypadku Siergieja, gdzie się tam robi mu zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni, w sytuacji, kiedy on pozwolenie na broń swoje posiada i w świetle, w mojej ocenie, ale podkreślam znowu, w mojej ocenie i przy jak najlepszej ewentualnie znajomości tych zagadnień, a zajmuje się zagadnieniami ustawy o broni, no chyba od dobrych 20 lat, także na okrągło, na co dzień praktycznie w tych przepisach, z tymi przepisami obcujemy. Artykuł 28 w mojej ocenie nie daje jakiejkolwiek pola manewru do niechętnej, złej takiej interpretacji prawa na niekorzyść Siergieja. W tym konkretnym przypadku, jeżeli o tym mówimy, trzeba naprawdę doszukać się dużej ilości złej woli, żeby w ten sposób interpretować przepis artykułu 28. Kiedyś zwracaliśmy się z prośbą o interpretację tego przepisu artykułu 28 do pana profesora Filara, do pana profesora Falandysza. Ich stanowisko w tych sprawach zawsze było jednoznaczne, że można pożyczać broń i nie ma rozstrzygnięcia, że dotyczy to obywatela innego państwa, czy też powiedzmy tylko i wyłącznie obywatela Polski, posiadającego pozwolenie na broń sportową czy myśliwską. Artykuł 28 w mojej ocenie nie pozostawia jakichkolwiek złudzeń w tym zakresie. Wolno pożyczać. Przez pryzmat pana bogatych doświadczeń prawnych w zakresie posiadania i posługiwania się bronią palną, jak pan sądzi, czy myśliwi, strzelcy sportowi są całkowicie zabezpieczeni przed jakimiś nieścisłościami, nieprecyzyjnymi stwierdzeniami? Czy w ogóle mogą czuć się bezpiecznie, że z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu nie staną za chwilę przed sądem karnym? Tu jest bardzo ciekawe pytanie. Dlatego, że na bazie, tak jak pan zasugerował, raczył zauważyć, od wielu lat biorę udział w procesach sądowych w obronie właśnie osób myśliwych, generalnie mówiąc ludzi posiadających broń. No i powiem tak, analiza moja, jakaś analiza przyczyn, które spowodowały, że ci ludzie znaleźli się na ławie oskarżonych,
wynika nie z prawa obowiązującego, tylko z interpretacji tego prawa ze strony resortu spraw wewnętrznych, prokuratorów. Ja już mówiłem wcześniej o prokuratorach, że oni generalnie mówiąc bardzo rzadko chcą analizować krytycznie obowiązujący stan prawny, zdają się bardziej na stanowisko policji, stanowisko biegłego, to na łatwiznę, delikatnie mówiąc. No wynika to z prostego faktu, prokurator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść aktu oskarżenia. Gdyby odpowiadał za to indywidualnie, finansowo, może by się zastanowić, czy należy skierować takie akt oskarżenia. Póki co takiej sytuacji nie ma. Funkcjonariusz policji również nie ponosi odpowiedzialności za tą czy inną interpretację prawa. Ale myślę, że do czasu, dlatego mi się prywatnie udało, mówiąc kolokwialnie, posadzić na ławie oskarżenia jednego z komendantów wojewódzkich policji z artykułu 231, to jest taki ulubiony mój artykuł, czyli przestępstwo urzędnicze. W chwili obecnej kierowane jest kolejne oskarżenia przeciwko naczelnikom jednego z wydziałów postępowań administracyjnych na terenie kraju, właśnie za przestępstwo urzędnicze, właśnie za spowodowanie strat u ludzi, którzy posiadają broń, bo ludzie bardzo często są zaskoczeni agresją ze strony organów policji i interpretacją niekorzystną dla obywatela. A przecież kodeks postępowania administracyjnego wyraźnie stanowi, że należy rozstrzygać wszystkie sprawy sporne, takie czy inne, na korzyść obywatela. Więc ja nie rozumiem, gdzie jest ta korzyść obywatela, chyba że tym obywatelem jest jedynie funkcjonariusz policji. No tak, no to na jego korzyść, no możemy się z tym zgodzić. Wielokrotnie miałem do czynienia z sytuacjami, gdzie zapadały wyroki w sprawach posiadania broni legalnej przez obywatela, legalnie wpisane w rejestrach, legalnie posiadane w pozwoleniu, gdzie po paru latach nagle jest skierowany ni stąd, ni zowąd akt oskarżenia do sądu. Miałem sytuacje takie, kiedy myśliwy był w ogóle zaskoczony, że toczy się wobec niego postępowanie, że o 6 rano przychodzi do niego policja, że zarzuca mu się nielegalne posiadanie broni, skoro nikt do tej pory go nie uprzedził, że toczyło się jakiekolwiek postępowanie w sprawie cofnięcia mu pozwolenia. No i faktycznie z punktu widzenia prawa, no on posiadał ją nielegalnie, bo w międzyczasie zapadła decyzja, tylko nikt nie był łaskawy o tej decyzji go poinformować. I nie ukrywam, że w dwóch przypadkach sądy w Polsce potraktowały tego typu działania policji za normę prawną. I ten człowiek, ten myśliwy stracił broń wartości wielu tysięcy złotych, nie wiedząc o tym, że w międzyczasie toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne. Takie sytuacje miały miejsce. W związku z tym wydaje mi się, że to nie kwestia obowiązującego stanu prawnego, bo przepisy, które obowiązują w Polsce, w mojej ocenie są przepisami liberalnymi. Naprawdę, w mojej ocenie są to przepisy liberalne, dlatego że wprowadzono zasadę, iż organ policji musi wydać pozwolenie na posiadanie broni, jeżeli strona spełni pewne ustawowe warunki. Z jednym wyłączeniem, dotyczy to kwestii broni do ochrony osobistej, gdzie pozostała uznaniowość. Czy uznaniowość powinna funkcjonować? No to jest kwestia, powiedzmy, szerszej dyskusji. Powiedzmy w ten sposób, mogę powiedzieć, mój syn, pracując w branży związanej z bronią, wożąc tony broni po Europie, wystąpił o broń do ochrony osobistej i zaproponowano mu, żeby kupił sobie ręczny miotacz gazowy. Dzięki temu zminimalizuje obrażenia u potencjalnych napastników. On w sytuacji posiadania dopuszczeń do broni maszynowej, paru innych rzeczy, a przepraszam, może ktoś potraktuje jako prywatny, ja pokazuję przykład. Równocześnie moja firma dostała oficjalną zgodę na posiadanie broni przez moich pracowników. Z jednej strony zabraniamy, z drugiej strony pozwalamy. No to niech ktoś to rozstrzygnie. Konia z rzędem, który rozstrzygnie, dlaczego firma może mieć i dać po swojemu pracownikowi, ale ja mojemu synowi nie mogę. No to odpowiadam, zresztą w sądzie sprawa się skończyła i stwierdziłem, że mojemu synowi mogę dać kałasznikowa za przeproszeniem z pełnym magazynkiem amunicji, bo on ma dopuszczenie. A organ policji twierdzi, że nie, tylko mogę ręczny miotacz gazowy. No nie będę się wypowiadał tutaj już dalej na ten temat, bo to jest szersza wizja pewnego stanu prawnego w Polsce. Ale tak reasumując, wiele zależy od tego, który organ, kto jest reprezentantem organu. Na ile ci ludzie są przygotowani do zajęć, na ile ci ludzie potrafią samodzielnie myśleć. Nie może być sytuacji takiej, na jaką powołuje się naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych, że on czeka na rozstrzygnięcie interpretacji prawa od swoich przełożonych.
W mojej ocenie on nie ma prawa pełnić roli naczelnika Wydziału Postępowania Administracyjnego, nie ma prawa podejmować samodzielnie decyzji, skoro on czeka na wcześniejsze rozstrzygnięcie tej samej sprawy przez przełożonego. To gdzie mamy zachowaną zasadę dwuinstancyjności postępowania w Polsce? To równie dobrze mój kolega z firmy może zostać naczelnikiem Wydziału Postępowań, pan Siergiej może zostać naczelnikiem. Wystarczy, że będzie słuchał przełożonych, co ma robić. Do tego to się sprowadza i powiem w ten sposób, 90% przypadków w Polsce właśnie jest taki. I zwracają się do mnie ludzie, naprawdę proszę mi uwierzyć, z całej Polski. Dzwonią z całej Polski ludzie, proszą o rozstrzygnięcie, proszą o pomoc. W tej chwili mam jakiś temat z Krakowa, gdzie dostał człowiek zezwolenie na zakup broni, oficjalnie kupił tą broń i w tym momencie policja tą broń mu zarekwirowała. Twierdzą, że nie miał prawa tej broni kupić w sytuacji, kiedy najpierw dostał dokument uprawniający do kupna tej broni. No to ja bardzo przepraszam, o co tu chodzi. No, w związku z tym nie wiem, czy należy twierdzić, czy należy odnosić się do błędów prawnych, luk prawnych. Ja twierdzę, i to od wielu lat mówię, spotykając się właśnie z pojęciem, że ktoś powołuje się na lukę prawną, ja uważam, że luka prawna czegoś takiego nie istnieje. Istnieje w mojej ocenie świadome tworzenie prawa przez ustawodawcę. Pytanie, czy to prawo jest dobrze tworzone, to jest zupełnie inny problem. Mamy bardzo prosty przykład w tej chwili rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, który 3 lata temu wprowadził zasadę, że wszystkie osoby, które nie do końca wiedząc, co pisze, bo ja nie zakładam, że pan minister o tym wiedział. Pan minister może się na tym po prostu nie znać, ale należałoby oczekiwać od ludzi, którzy przygotowują stosowny akt prawny, że mają chociaż elementarne poczucie racji, zasadnie to robią, mają w ogóle jakieś pojęcie, obraz sytuacji, krytyczne podejście do prawa, wprowadzono zasadę, że w tej chwili posiadacze broni, i to dotyczy myśliwych, dotyczy to posiadaczy broni sportowej, jakiejkolwiek kolekcjonerskiej, jakiejkolwiek byśmy nie nazwali, czy do ochrony osobistej, nie muszą przechowywać wcale tej broni w szafach, w sejfach, w kasetach. Nie ma. Przepisy zostały w 2014 roku uchylone. I nie wprowadzono nic nowego. Wprowadzono zasadę, że mamy się dostosować, mamy na to 5 lat. Czyli przez 5 lat, od 2014 do 2019 roku, hulajdusza w Polsce, jeżeli chodzi o broń. A już szczytem wszystkiego jest cofnięcie, właśnie na stole leży tutaj, przed dosłownie pół godziną skończyłem odwołanie do Komendy Głównej Policji osoby, która utraciła pozwolenie na posiadanie broni, cofnięte było to przez Komendę w Bydgoszczy, na podstawie przepisów, które od 3 lat nie obowiązują. W związku z tym organ powołany do przestrzegania litery prawa, działający w świetle prawa zgodnie z artykułem 6 i 7 kodeksu postępowania, czyli działającym zgodnie z literą prawa, cofa, uchyla prawomocną decyzję administracyjną o sobie, powołując się na przepisy prawa, które w Polsce od 3 lat nie obowiązują. No ja mam tylko cichą nadzieję, że ktoś w Komendzie Głównej zwróci na to uwagę, bo na pewno nie zwróci na to uwagę przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji Bydgoszczy, bo tutaj przegrali z nami już chyba, nie wiem, przestałem liczyć ilość procesów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przed nami jest kolejna tura, chyba około 40 nowych procesów w Wojewódzkim Sądzie. Wszystkie, póki co, to Komenda Doskonale Bydgoszczy wie, że są uchylane. No i dalej tak będzie, więc nie wiem, dlaczego organ policji, korzystając ze społecznych pieniędzy, nie zamierza tego faktu zmienić. W moim przypadku, gdyby mój pracownik naruszał przepisy prawa, działał na szkodę firmy, to dawno bym go zwolnił. Co ci ludzie tam robią? Bo tego nie rozumiem. Naprawdę proszę, nic do tych ludzi nie mam, ale oni są niekompetentni. W związku z tym miałem do czynienia, tak proszę Państwa, w swoim życiu z wybitną postacią, z wybitnym człowiekiem, żeby tak nie mówić, że to wszystkie komendy w Polsce tak działają. Nie, miałem z wybitną postacią, panem inspektorem Cieślą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Był naczelnikiem Wydziału Postępowań Administracyjnych. Wielokrotnie się spieraliśmy. Przegrał ze mną, w cudzysłowie, 3 sprawy. No, ale powiem tak, nigdy ten człowiek nie naruszał przepisów prawa ad personam. Jeżeli był jakikolwiek spór pomiędzy nami, panem naczelnikiem, czy władzami policji, to zawsze był ad meritum. Zawsze. Nigdy ad personam. Natomiast w 90% komend w Polsce spór dotyczy ad personam, a nie ad meritum. Nie rozmawiamy o prawie, tylko że mi się Kowalski nie podoba, tylko że mi się pan Siergiej nie podoba. No i tyle. No i tak to wygląda. To, że w przypadku pana Siergieja mamy do czynienia
z faktem, iż Komenda Główna wydała jedno pismo, potem to pismo zmieniła, potem zaprzeczyła swojemu stanowisku, potem znowu zmieniła stanowisko i w jednej sprawie są 4-5 rozstrzygnięć i w tym momencie ten Siergiej jak ma się zachować, jak ma 4 różne pisma o 4 różnych treściach, tak? Ale znowu, wcale mnie to nie dziwi. Bo to nie pierwsza sytuacja, kiedy Komenda Główna Policji, kiedy Komenda Wojewódzka Policji, w zależności od, nie wiem, daty, pogody, ewentualnie dnia, podejścia takiego, no zmienia swoje stanowisko. Mógłbym dziesiątki takich przykładów wymienić, ale myślę, że to nie miejsce na tego typu długie dywagacje. Jedno jest pewne. Problemy osoby, które posiadają broń, mają. Ale mają te problemy nie tyle z punktu widzenia prawa, ale z punktu widzenia ludzi, którzy próbują na swój sposób te prawo interpretować. No i tyle.